mówiąc, wierzymy, że za chwilę wszystko wróci do normy i zobaczymy Otylię taką jak zawsze w półfinałowym wyścigu na 200 metrów motylki. I znowu będziemy obserwować Polkę, tym razem na torze czwartym. Ona miała drugi czas eliminacji. Szybsza od niej była dosyć niespodziewanie Kanadyjka Audrey Lacroix. Ustanowiła rekord Kanady 2 minuty 8.12 i ona popłynie w drugim półfinale na torze czwartym, a w pierwszym półfinale na torze czwartym Otylia Jędrzejczak, dwukrotna mistrzyni świata. Tor pierwszy Beatrix Bulsewicz, Węgierka, troszkę szalona pływaczka. Jana Martynowa z Rosji na torze drugim. Yuri Jano, Japonka, 18 lat na torze trzecim. Otylia Jędrzejczak, spójrzmy na ten strój. Otylia narzekała bardzo na stroje, że jej nie przylegają do ciała tak jak należy, wpijają się nie tu, gdzie trzeba i tak dalej, i tak dalej. Sara Isakowicz zaskoczyła Słowenka, bardzo dobry występ w eliminacjach. Yuko Nakanishi, zawodniczka, z którą wielokrotnie już Otylia miała do czynienia w największych imprezach. Na torze szóstym Jessica Dickons, młoda Brytyjka, 16 lat, na torze siódmym. Druga zawodniczka z Wielkiej Brytanii, Terry Dunning, na ósemce, dużo starsza od swojej koleżanki o 5 lat. No i proszę Państwa, za chwilę będziemy mieli właściwie odpowiedź, co się stało z Otylią na 200 metrów kraulem. Spodziewam się, że Polka popłynie w granicach 2 minut 7 sekund i w ten sposób pokaże, że jednak przygotowywała się głównie do motylka i to 200 metrów z jakichś przyczyn kraulem jej nie pasowało. Wystartowała Otylia Jędrzejczak na torze czwartym, na torze trzecim Japonka Jano, na torze piątym Isakowicz i na torze szóstym lepsza z Japonek Yuko Nakanishi. Polka w czerwonym czepku, nie, Polka jednak startuje w białym czepku. To jest jej takie przywiązanie, że w tych wyścigach eliminacyjnych startuje w białym, dopiero w finale w czerwonym. Pierwsze 50 metrów Jędrzejczak rozpoczęła w miarę spokojnie, 600 za Jan, za Bulsewicz. Wiemy o tym, że Węgierka rozpoczyna bardzo często w tempie szaleńczym, potem tego tempa nie wytrzymuje. Otylia Jędrzejczak, tor czwarty, płynie swoim rytmem, płynie normalnie i już po tych pierwszych 100 metrach można powiedzieć, że z naszą reprezentantką jest wszystko w porządku, że tutaj nie będzie żadnej niespodzianki. 100 metrów, Polka na trzecim miejscu w dalszym ciągu i teraz będzie ta trzecia pięćdziesiątka. Mówiłem, że ta trzecia pięćdziesiątka nastąpi również w wyścigu kraulowym. Niestety do tego nie doszło, ale wiemy już z całą pewnością dlaczego. Polka na torze czwartym, biały czepek, przesuwa się już do przodu. Wychodzi w tej chwili na drugie miejsce. Dobrze płynie na torze szóstym Nakanishi. Tego się należało spodziewać. I Otylia już jest pierwsza. Na nawrocie będzie Polka pierwsza, jak sądzę. Pierwsza Jędrzejczak. Nie, jednak 500, ale już kontroluje sytuację. I teraz finisz ostatnie 30 metrów. Otylia Jędrzejczak druga. Nakanishi wciąż wygląda bardzo dobrze. I jednak nasza reprezentantka kontroluje sytuację, przyspiesza. Będzie chyba pierwsza, a może druga. Pierwsza. Widzicie Państwo, jaki znakomity finisz Polki i będzie znakomity czas. Będzie naprawdę rezultat bardzo dobry. 2 minuty 8.57, a więc troszkę się pomyliłem, natomiast nie pomyliłem się co do tego, że nasza zawodniczka wygląda w tych mistrzostwach dobrze, a w szczególności w wyścigu tym jej ulubionym, wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym. Tak, czasy były przeciętne. Ja też się spodziewałem, że uzyskają rywalki lepszy rezultat, co zmobilizowałoby również Otylię do finiszu, ale może lepiej się stało, że wszystkie
swoje te pokłady energii, zapasy zatrzyma na jutro, bo jutro będzie walka nie tylko o złoto, ale myślę w granicach rekordu świata, czyli o 3 sekundy szybciej trzeba będzie popłynąć, żeby tutaj myśleć o zwycięstwie. Isakowicz na kaniszy powyżej 2 minuty 9. To dosyć przeciętne rezultaty jak na tak wybitne zawodniczki, ale widać to ten poranny start, a może zmęczenie spowodowane już jednak kilkoma startami. Trudno powiedzieć. Jędrzejczak najważniejsze wygrała i udowodniła nam, że jest w świetnej formie. Natomiast ten start na 200 metrów kraulem z jakichś powodów jej nie pasował. Być może to szalone tempo, które narzuciły rywalki, stwierdziła, że nie ma szans z nimi w tym momencie rywalizować. No i po prostu ostatnie 70 metrów przepłynęła sobie tak rekreacyjnie. Za chwilę drugi wyścig półfinałowy. Wiemy już, że Polka jest oczywiście w finale. Pierwsze dwie się kwalifikują do finału bezpośrednio. A teraz będziemy się bacznie przyglądać Jessice Schipper, największej rywalce Otylii. No, zobaczymy, jak się spisze Australijka. To właśnie ona w eliminacjach, jak Państwo widzicie, też się nie wysilała. Ledwie 2 minuty 9,83. To pierwszy Choice Korei, drugi tor Schipper. Na torze trzecim Chinka Zhao. Na torze czwartym, no rewelacja, trzeba przyznać. Dwa rekordy Kanady do tej pory padły w mistrzostwach. Audrey Lacroix ustanowiła jeden z nich. 2 minuty 8,12 w eliminacjach. Tor piąty. Vandenberg, Amerykanka, 23 lata, do tej pory nie miała większych sukcesów, ale pływała w granicach właśnie 2 minuty 8. Felicity Galvez, Australijka, druga Australijka w tym wyścigu. Na torze siódmym Aurore Mongel, francuska, i na torze ósmym zobaczymy drugą Koreankę, Yuri Kohn. To zupełnie